Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, bardzo mi miło. Cieszę się niezmiernie z Państwa obecności. Już teraz bardzo serdecznie dziękuję. Nie ukrywam, że ten wykład będzie wyjątkowo trudny, dlatego że sama filozofia w tym zakresie, próbując rozstrzygnąć kwestię na przykład istnienia Boga, posługuje się takim aparatem kategorialnym języka filozoficznego, który utrudnia często potoczne zrozumienie. Ja będę starał się nakreślać różne problemy tutaj z tym związane i wprowadzać jakoś delikatnie w tą analizę pojęciową, ale jednocześnie i koncepcyjną. Niemniej jednak już z góry zapowiadam, że jeśli pewne kwestie będą niezrozumiałe, to ja oczywiście jestem otwarty na pytania po samym wykładzie i spróbuję wówczas uszczegółowić czy dopowiedzieć bardziej ściśle i może przejrzyście, jak to ma dokładnie wyglądać. Niewątpliwie na sam koniec tego wykładu, kiedy przedstawię już taki zasadniczy diagram przedstawiający ten problem, o którym będę tu dzisiaj traktował, będą mogli Państwo zrozumieć więcej. Szanowni Państwo, człowiek żyje w świecie przyrody. To rzecz niewątpliwa. Jest istotą posiadającą ciało, życie biologiczne. Posiada także rozum i wolę. Zarazem jest istotą społeczną, która tworzy kulturę, nieprawdaż? Wszystkie atrybuty i władze poznawcze i twórcze człowieka umożliwiają mu wszechstronny rozwój osobowy, a także na poziomie cywilizacyjnym. Można więc stwierdzić, że życie człowieka składa się z szeregu różnorakich aspektów poznawczych pomiędzy wartościami niższymi i wyższymi. Różne są to wartości. Generalnie można wyróżnić zespół wartości biologiczno-witalnych, prawda, poznawczo-intelektualnych, moralnych, poetycznych, czyli dotyczących piękna czy estetyki, a także religijnych, a nawet ekonomicznych wartości. Wartości same ekonomiczne czy biologiczno-witalne należą raczej do wartości zmysłowych bądź afektywnych, stąd mają charakter instrumentalny, pragmatyczny lub wprost materialny w życiu codziennym człowieka. Często bywają niezbędne do życia i realizowania celów wyższych, ale nie stanowią celu najwyższego w naszym życiu. Mogą jedynie służyć pośrednio do realizacji celu wyższego. Niewątpliwie poznaniu celu najwyższego wydaje się służyć w życiu realizowanie co najmniej dwóch atrybutów z punktu widzenia filozofii czy wartości życia ludzkiego, które określają naszą naturę ludzką i intelektualną, refleksyjną. Drugi to element życia oparty na wzrastaniu w wartościach właśnie religijno-sakralnych, które są nakierowane na Boga jako stworzyciela wszechświata. Obie drogi w życiu, czyli ta intelektualno-refleksyjna i życie sakralno-religijne, kształtują w człowieku prawidłowy rozwój wartości moralnych, etycznych, także tych poetycznych, czyli dotyczących realizowania pięknych jakichś uczynków. No sami wiecie Państwo, że nie ma drogi do dobrych i pięknych celów przez złe uczynki. Bez życia intelektualno-refleksyjnego, zatem pewnej drogi mądrościowej i bez poznawania Boga, życie wydaje się po prostu pozbawione właściwego celu. Wydaje się wielowarstwowe, owszem, z możliwością licznych wyborów, ale zarazem ograniczone przez pewną dowolność, którą nie należy mylić z wolnością. Innymi słowy, proszę Państwa, życie człowieka wydaje się przebiegać zgodnie z dwoma zasadami według filozofii. Zasadą antropologiczną, która mówi o tym, że rozwój następuje od najniższego punktu bytu człowieka i zmierza do osiągnięcia maksymalnego. I zgodnie z drugą zasadą, zasadą teologiczną, właśnie, która jest zarazem punktem dojścia tej pierwszej i mówi, że istotę rzeczywistości stanowi fakt, że Bóg jest stwórcą wszechświata, zarządza i kieruje wszystkim, który w osobie Syna Bożego zniżył się odpowiednio do poziomu bytu stworzonego w celu podniesienia go do najwyższych możliwości. Według tych zasad widać, że Bóg dla podniesienia duszy ludzkiej do ostatecznego kresu, to jest do wartości teologicznych, a więc wzniosłości zjednoczenia bycia ze sobą, Boga i człowieka, czyni to stopniowo, łagodnie i odpowiednio do właściwego poziomu duszy, czy też jej możliwości poznawczych. A nawet przychodzi do człowieka w lekkim powiewie miłości, prawda? Możemy zatem powiedzieć, że tym ostatecznym celem poznania człowieka jest poznanie Stwórcy tej rzeczywistości. Tego, co poprzedza wszelkie istnienie i wszelki byt. Wszystko, co istnieje. Czy istnieje zatem jakakolwiek granica, drodzy Państwo, tego poznania, czyli poznania Boga? Nie?
poznania Stwórcy. Czy czasem nie jest tak, że to sam Bóg jest granicą wiedzy i takiego poznania? Często mówi się, że początkiem i zarazem końcem filozofii jest właśnie filozofia początku. I o takiej filozofii która zmierza do zrozumienia właśnie początku, chciałbym Państwu powiedzieć nieco więcej słów. Spróbujmy sobie podzielić kilka wybranych koncepcji poznawczych i prześledzić je, prawda? Jakie de facto są możliwości poznawcze, zarówno z poziomu fizyki, czy nawet kosmologii, oraz z poziomu nieco bardziej abstrakcyjnego, z poziomu metafizyki, a nawet ponad metafizycznych możliwości. Na potrzeby tego wprowadzę kilka ustaleń początkowych, aby łatwiej wyjaśnić Państwu istotę tej kwestii na końcu i jednocześnie pokazać, gdzie znajduje się taka granica poznawcza na poziomie fizycznym i metafizycznym. Wiadomo bowiem, że właściwy duszy porządek poznawania polega na wcześniejszym poznawaniu form, prawda, i obrazów rzeczy stworzonych, jak drzew na przykład, a sposób jej poznawania i nabywania wiedzy odbywa się poprzez zmysły najpierw. Zważywszy na fakt, że zmysły i formy stworzone rzeczy nie są bardziej doskonalsze od form duchowych intelektu, sprawia to, że istnieje pewne niebezpieczeństwo błędu w poznaniu zmysłowym. W związku z powyższym musimy określić co najmniej trzy elementy wskazujące na strukturę poznania czy dowodzenie Boga, aby tym samym zdefiniować ostateczną granicę wiedzy. Musimy, proszę Państwa, zdefiniować rodzaje dowodów na istnienie pierwszej przyczyny wszechświata, na istnienie Boga. Po drugie, zdefiniować, czym jest tak zwana transcendentalność w filozofii, by odróżnić ją od tego, co jest ponad realnością. W końcu, po trzecie, zdefiniować rodzaje abstrakcji, by wykazać, czy istnieje coś ponad tak zwaną abstrakcją metafizyczną. Ja o tych kilku poziomach abstrakcji będę Państwu za moment mówił. Proszę Państwa, tradycyjne dowody na istnienie pierwszej przyczyny bądź Boga są zazwyczaj dzielone na trzy kategorie. Pierwsze to argumenty ontologiczne, drugie teologiczne i trzecie argumenty kosmologiczne. Argumenty te są oparte na określonych przesłankach dowodzenia. Widzą Państwo to na zdjęciu z diagramem. Te argumenty teleologiczne, nie teologiczne, a więc teleologiczne dotyczące celu, dotyczą dostrzegalnej harmonii właśnie we wszechświecie czy uniwersum. Te drugie argumenty, czyli kosmologiczne, dotyczą tak zwanej przyczynowości sprawczej, a więc obserwowalnych relacji zależności między fenomenem istnienia świata empirycznego a jego pierwszą przyczyną. Na tym polega argumentacja kosmologiczna. I w końcu trzeci rodzaj argumentów to argumenty ontologiczne, dotyczą określonej koncepcji Boga. Proszę Państwa, argumenty ontologiczne. Pierwszy argument ontologiczny przypisuje się świętemu Anselmowi z Canterbury, żyjącemu na przełomie XI-XII wieku. Jest to argument wyjątkowy, ponieważ opiera się całkowicie na przesłankach dowodzenia tak zwanego a priori, a więc w swojej konstrukcji jest bardziej logiczny, niezależny od doświadczenia. Argumenty ontologiczne istnieją w formie pozytywnej i negatywnej. Dowód Anselma jest raczej oparty o formę negatywną. Dowód ten został sformułowany w następującym brzmieniu. Aliquid quae nihil maius cogitari possit. A więc, że Bóg jest tym, ponad co nic większego pomyśleć już nie sposób. To taki prosty zabieg logiczny. Późniejsi filozofowie jednak modyfikowali ten dowód na różne sposoby, między innymi niejaki Kartezjusz w nowożytności, który stwierdził, że Bóg jest bytem najwyższej perfekcji, a więc ponad co nic większego nie można pomyśleć. Był to dowód krytykowany i uznawany przez tradycję filozoficzną. Krytykował go na przykład zakonnik z Montmartre, tak Gaulilion w XII wieku, także taki autor księgi Liber Gaulonis pro Incipiente, krytykował go również święty Tomasz z Akwinu. Z kolei bronili go święty Bonaventura w XIII wieku, czy święty Bruno Segni, czy Leibniz w późniejszej epoce, czy Aleksander Halle na przykład w XIII wieku, czy nawet właśnie w XVII już wieku szkoła wokół takich postkartezjanistów uznawała ten dowód za dość zasadny, choć wydaje się, że być bardzo słaby. Natomiast argumenty teleologiczne, a więc te dotyczące celu, są to dowody z natury a posteriori dowodzenia, czyli
Co najmniej jedna z przesłanek takiego dowodzenia jest oparta na ludzkiej obserwacji i doświadczeniu świata, rzeczywistości realnej. Dowodzenie takie teleologiczne, czyli dotyczące celu, wykorzystuje obserwowalny porządek i harmonię, co stanowi przesłankę do konkluzji, że świat czy wszechświat musi posiadać inteligentnego stwórcę. Istnieje szeroka grupa argumentów teleologicznych, w zależności od rodzaju porządku, harmonii, jaką przyjmujemy właśnie w badanej definicji. Możemy na przykład definiować porządek w odniesieniu do harmonii elementów, które wskazują na pewną regularność w prawach natury, bądź też na harmonię całej materii, które wskazują, że istnieją we wszechświecie istoty inteligentne, żyjące, posiadające w ramach rzeczywistości stworzonej jakiś określony, naturalny cel istnienia. Wszystko to wskazuje na pewną harmonię, która z kolei wskazuje na to, że istnieje pierwsza przyczyna inteligentna stworzenia. W związku z czym wskazujemy, że tego rodzaju właśnie harmonia nie jest przypadkowa. Przeciwnie, jest wynikiem jakiejś inteligentnej przyczyny sprawczej. Natomiast ostatni rodzaj tych argumentów, czyli kosmologicznych, podejmowanych również we współczesnej nauce, na przykład w fizyce kwantowej, składa się z dwóch części. W pierwszej staramy się wykazać, że istnieje pierwsza przyczyna, która jest nieuprzyczynowiona, która sama nie posiada przyczyny, a więc jest czymś pierwszym. Bądź też staramy się wykazać, że istnieje tak zwany pierwszy poruszyciel tego wszystkiego, wszechświata, który sam nie jest poruszony. Nikt go nie wprawia w ruch. Bądź też nie istnieje pierwszy byt konieczny, bądź też, że istnieje pierwszy byt konieczny, najbardziej doskonały, od którego wszystkie inne byty czy stworzenie pochodzi i jest zależne. Druga część tego argumentu kosmologicznego polega na wykazaniu, że pierwsza, właśnie ta nieuprzyczynowiona przyczyna, jest Bogiem. Tak samo jak nieruchomy poruszyciel jest Bogiem. Oraz, że byt konieczny jest Bogiem. Taki dowód kosmologiczny, drodzy Państwo, zakłada przesłanki oparte na doświadczeniu świata fizycznego, zazwyczaj łatwo obserwowalne elementy, takie jak ruch lub zmiana. To podstawa tego dowodu kosmologicznego, ruch i zmiana. A więc albo też, że właśnie zakłada, że inne byty zostały wytworzone przez inne byty, prawda? Albo że istnieją tak zwane byty kontyngentne, czyli zależne, że my wszyscy zależymy od czegoś, czyli mnie stworzyli moi rodzice, moich rodziców, rodzice i tak dalej. Czyli że istnieje jakiś proces lub łańcuch tych zależności, u początku którego leży ta pierwsza przyczyna. Odwołuje się to też do doświadczenia i wynikającego z niego takiego prawa, że wszystko, co zostało poruszone we wszechświecie, zostało poruszone przez coś innego. Albo, że wszystko, co zostało stworzone przez coś drugiego, innego. W wyniku takiego założenia możemy łatwo, drodzy Państwo, wywnioskować, że musi istnieć pierwsza, nieporuszona przyczyna, nieporuszony poruszyciel, który jest zarazem bytem koniecznym i nieporuszonym, a także nieuprzyczynowionym. Ten dowód wskazuje na określony wniosek, mianowicie, że istnieje taki zwany temporalny, czasowy regres przyczyn do nieskończoności. Ktoś mógłby stwierdzić, że no tak, skoro taki regres przyczyn mnie stworzyli rodzice, rodziców, rodzice, rodziców, rodzice i tak dalej, ciągnie się w nieskończoność. A więc, że tak naprawdę wszechświat nigdy nie miał początku. Może też stwierdzić, że istnieje tak zwany nietemporalny, czyli nieczasowy regres tak zwanych przyczyn uporządkowanych istotowo. To wysoka terminologia filozofii scholastycznej, że istnieje więc taki porządek istotowy przyczyn, który też ciągle się w nieskończoność. Z tym drugim sposobem wykazywania takiej niemożliwości regresu w filozofii spotykamy się w trzech pierwszych drogach świętego Tomasza, tak zwanych drogach na istnienie Boga z ruchu, tak zwanych kwinkefewije. To są droga z ruchu, prawda, droga z przyczynowości sprawczej, z tego, co możliwe i z tego, co konieczne, z przyczynowości także ze stopni bytu i także z pewnej celowości powszechnej świata. Istnieje także trzeci typ takiego wnioskowania, który nie polega na dowodzeniu czy wykazywaniu tej niemożliwości, prawda, nieskończonego regresu przyczyn, ale dowodzi, że seria czy porządek bytów zależnych, skończonych lub nieskończonych,
wymaga odwołania się do przyczyny spoza tego porządku, czyli gdzieś z wewnątrz, z zewnątrz wszechświata, a więc, że musi istnieć wystarczający powód, dla którego zasadne jest istnienie porządku bytów zależnych. I teraz, proszę Państwa, można stwierdzić, że dowodzenie teleologiczne i kosmologiczne zakłada argumentację z doświadczenia, które opiera się na zmysłach. Natomiast dowód ontologiczny jest dowodzeniem metafizycznym, prawda? Czyli a priori, nie opierającym się na doświadczeniu. I teraz pytanie zasadnicze. Czy wykazanie granicy poznania, którą jest Bóg, wymaga dowodów teleologicznych i kosmologicznych, czy metafizycznych tylko? Które z tych dowodów są bardziej zasadne przy dowodzeniu Boga, Jego istnienia? By odpowiedzieć na to pytanie, należy prześledzić tego rodzaju właśnie dowodzenia, zwłaszcza rozpoczynając od argumentu kosmologiczno-teleologicznego, który mieści się w obrębie filozofii naturalnej, a którego podstawą jest tak zwane dowodzenie z ruchu. Pokażę Państwu teraz, że pomimo iż uznaje się, że ten dowód z ruchu jest zasadnym dowodem na istnienie Boga, jest to założenie nadzwyczaj błędne. Proszę Państwa, tradycyjny dowód z ruchu w obrębie kosmologii, właśnie klasycznej, opiera się na zasadzie fizycznej, która mówi, że istnieje ruch niebios. Jest to dowodzenie zaprezentowane przez Arystotelesa w 8 księdze oraz 12 księdze metafizyki, a także przez świętego Tomasza w jego sumie teologicznej w części pierwszej, kwestii drugiej i w sumie przeciw poganom, w sumie contra gentiles, w rozdziale, w pierwszym fragmencie 13, przebiega on w sposób następujący. Ów dowód z ruchu na istnienie Boga, czy też pierwszej przyczyny wszechświata. Przesłanka pierwsza. Istnieje ruch lub zmiana na niebiosach. Coś się kręci. Po drugie, wszystko, co jest w ruchu, zostało wprawione w ruch przez coś innego. Po trzecie, niebo zostało poruszone przez coś innego. I po czwarte, ten łańcuch przyczyn nie może przebiegać w nieskończoność. A więc wniosek jest oczywisty tego dowodu. Musi zatem istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel. W tak zwanej scholastyce odrodzeniowej XVI i XVII wieku wielokrotnie krytykowano zasadność tego właśnie dowodu, a zwłaszcza podważając przesłankę numer 2, która mówi, wszystko co jest w ruchu zostało wprawione w ruch przez coś innego. Twierdzono, że dowód ten jest po prostu słaby. Zauważono bowiem, że nie wszystko co jest w ruchu jest poruszane przez coś innego. Na przykład niektóre akty lub formy zachowania ludzkiego nie mają takiego charakteru. Są wynikiem autonomicznych ludzkich decyzji, które odpowiadają za ruch lub zmianę i są to akty nieuprzyczynowione przez inną przyczynę sprawczą. Na przykład autonomiczne działanie ludzkiej woli. Co więcej, twierdzono, że nawet niektóre poruszenia bytów nieożywionych, jak na przykład ruch niebios, czy planet, jest wynikiem samoporuszenia. Współcześnie mogą Państwo spotkać się z tego rodzaju krytyką w dziedzinie fizyki kwantowej w obrębie teorii Wielkiego Wybuchu. Tutaj Państwo widzą taki diagram tych teorii. Między innymi jest tam teoria Wheeler-Feynman-Absorber Theory. To jest teoria takich dwóch panów w fizyce kwantowej, którzy byli zaangażowani w projekt Manhattan, także budowy bomby atomowej, ale zajmowali się teorią czasu i elektromagnetycznych fal. Między innymi udowodnili, że sygnał, który wysyła w kosmos, a więc tej fali elektromagnetycznej, jest przestrzennie jakby przeźroczysty. A więc, że emisja jest późniejsza de facto niż odbiór tych fal kosmicznych. A więc, że istnieje tak zwana próżnia grawitacyjna, w której jakby poruszają się te fale w przód i w tył. A więc nie mają ani początku, ani końca. Co według nich miało dowodzić, że nie istnieje początek wszechświata. Podobnie jak na przykład teoria, tu jest quantum vacuum energy, to jest teoria próżni kwantowej, czy inna teoria radiacji na przykład uniwersum, czy na przykład
Hartleya Hawkinga. Wszystkie te teorie zmierzały do uzasadnienia tego, że nie istnieje początek wszechświata, że tak naprawdę na samym początku istniała próżnia grawitacyjna, nazywana też taką kwantową, w której nie było początkowych fotonów, ale były taka struktura masy fluktuacyjnej, czyli że de facto wszechświat istniał trzęsąc się. I poprzez zderzenie poszczególnych właśnie tych subatomowych form doszło do wykształcenia się rzeczywistości stworzonej wszechświata i później jego jakby rozwoju. A więc, że tak naprawdę powstało to samo przejście, przez samo poruszenie, przez taką radiację właśnie w uniwersum. Tego rodzaju założenia w fizyce kwantowej tak naprawdę to są tylko teoretyczne założenia fizyki teoretycznej. Nikt nie dowiódł tego w 100%. Dlatego wskazuje na to, że te teorie z ruchu albo tych właśnie dowodów fizycznych są mało zasadne. Brakuje pewnej struktury dowodzenia, która pozwalałaby nam na bliższe poznanie samego Boga. Niektórzy filozofowie XVI wieku uważali, że nawet jeśli przyjmiemy przesłankę numer 2, a więc, że wszystko, co jest w ruchu, zostało wprawione w ruch przez coś innego, to jednak nie jest to wystarczające, by na podstawie dowodów z ruchu wykazać istnienie Boga. Ponieważ na podstawie ruchu, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie udowodnić, że tak zwany nieruchomy poruszyciel, bardzo poważna teoria filozoficzna, jest w istocie bytem niematerialnym i duchowym. Co więcej, na podstawie dowodów z ruchu nie jest możliwe niezaprzeczalne udowodnienie, że istnieje tylko jeden nieruchomy poruszyciel, który jest duchowy i który jest Bogiem. To są dwa różne procesy dowodzenia. Dowodzenie nieruchomego poruszyciela z zasad fizyki, na przykład arystotelesowsko-tomistycznej czy fizyki kwantowej, nie jest dowodzeniem istnienia tak naprawdę Boga chrześcijan, czy Boga duchowego, który jest duchem. Na to potrzeba innego rodzaju dowodów. Otóż, jak twierdzono, nie da się wykazać z całą pewnością, że nieruchomy poruszyciel jest bytem niematerialnym, co jest konieczną perfekcją właśnie samego Boga. Co więcej, istnieją dwa rodzaje takich poruszeń, które analizowano. Od wewnątrz, prawda, i od zewnątrz. Z tego pierwszego typu poruszeń nie da się udowodnić, a więc od wewnątrz, że powstanie kosmosu miało miejsce jako coś, co powstało z przyczyny zewnętrznej, niezależnej od kosmosu. Z kolei z tego drugiego elementu, czyli z zewnątrz, można tylko wykazać, że tak zwany poruszyciel jest niezniszczalny, a z harmonii nieba na przykład, że jest on również inteligentny, ale nie da się udowodnić tego, że jest to byt niematerialny, niestworzony i duchowy. Owszem, z inteligencji i niezniszczalności takiego bytu da się wyprowadzić dowód na niematerialność takiego bytu pierwszego poruszyciela, ale ten kierunek dowodzenia, proszę Państwa, właśnie do tego zmierzam, musi zakładać coś więcej niż tylko dowody z ruchu. Mianowicie konieczność założenia intelektualności duchowej i zasad metafizycznych. Zasad metafizycznych, które są intelektualnie do uzasadnienia tylko właśnie poprzez pewne poznanie duchowe duszy. Tego rodzaju dowody metafizyczne, proszę Państwa, zakładają terminologię i sposób analizy, który przekracza mój dzisiejszy wykład. Wymagałoby to znacznie większej ilości czasu. Wspomnę tylko, że wymagają przedstawienia na przykład teorii zaktualizowanej nieskończoności i totalności bytowej. Ponadto definicje sukcesji przyczyn najbliższych i przyczyn wtórnych, czy tak zwanych dalszych, definicje przyczyn uporządkowanych istotowo, w odróżnieniu od przyczyn zależnych, na przykład w czasie, a także analizę przyczyn relacyjnych i przyczyny totalnej. Tyle rzeczy wymaga uzasadnienie czy przedstawienie tej argumentacji metafizycznej. Nadto, drodzy Państwo, tego rodzaju dowody metafizyczne zakładają definicję atrybutów Boga, w szczególności definicję Bożej doskonałości i Bożej jedności. Jest to przedmiotem licznych wykładów, które prowadzimy na papieskim Wydziale Teologicznym, zwłaszcza z filozofii chrześcijańskiej, na które Państwa zapraszam. O wielu tych właśnie koncepcjach mogą Państwo przeczytać u świętego Tomasza z Akwinu.
na przykład w sumie teologicznej, w kwestii drugiej, w kwestii trzeciej do jedenastej, na przykład o atrybutach, czy o jedności w kwestii jedenastej sumy teologicznej, czy w kwestii czwartej o perfekcji Boga na przykład. Nie? W związku z powyższym, drodzy Państwo, nasuwa się też określony wniosek. Otóż perfekcja Boga, w tym szczególnie Jego niematerialność i duchowość, wyznacza określoną granicę poznaniu materialnemu lub zmysłowemu człowieka. Jednym słowem, to Bóg jest granicą poznania materialnego lub naturalnego człowieka, eksperymentalnego lub porównawczego, właściwego naukom szczegółowym bądź przyrodoznawczym. By przekroczyć tą granicę niepoznawalności i zarazem zbliżyć się do poznania Boga, człowiek musi wejść na drogę poznania nie dowodów z ruchu czy dowodów materialnych, dowodów fizyki, tylko dowodów w zakresie poznania intelektualnego duszy, metafizycznego i teologicznego. To są innego rodzaju dowody. Dlatego jeśli ktoś dzisiaj w zakresie nauk na przykład szczegółowych czy przyrodoznawczych z poziomu fizyki przeczy istnieniu Boga, posługując się argumentacją z zakresu fizyki, a więc nauk ścisłych, czy matematycznych, czy materialnych, ta droga prowadzi donikąd. Jest to droga po prostu słaba i błędna, bo to jedynie da się wykazać tylko, a więc istnienie Boga, przyjmując dowody metafizyczne. Jeśli ktoś nie potrafi wznieść się na ten poziom metafizyczny, nie uda mu się z poziomu fizyki czy nauk materialistycznych właśnie dowieść istnienia Boga. Można pewne rzeczy dowodzić, ale jak powiedziałem, w zakresie ruchu tylko o nieruchomym poruszycielu, ale do końca nie jest to dowód prawidłowy, dowód na istnienie Boga, czyli bytu niematerialnego i duchowego. Szanowni Państwo, wchodząc na drogę poznania intelektualnego duszy czy metafizycznego, podstawową kwestią jest umiejętne odróżnienie tego, co realne, od tego, co fikcyjne. Jak to zrobić? Z jednej strony trzeba odróżniać rodzaje bytów, a więc tak zwaną ontologię bytu realnego od bytu myślnego, od bytu fikcyjnego, od bytu przedmiotowego, bytu formalnego, bytu duchowego na przykład, czy bytu aniołów, czy bytu samego Boga, esse divinum. Tych bytów, rodzajów bytów, które w filozofii poznaliśmy przez tyle setek lat, tysięcy lat, potrafimy je odpowiednio skategoryzować. Po pierwsze, musimy odróżnić przede wszystkim, proszę Państwa, transcendentalność, to takie filozoficzne pojęcie, od tak zwanej ponadtranscendentalności. Od tym pojęciem wątpię, że Państwo się spotkali. Czym jest zatem transcendentalność? W ujęciu klasycznym, proszę Państwa, transcendentalność posiada dwie definicje, tak zwaną ekstensjonalną i intencjonalną, to albo Tomasza, albo Dunsa Szkota. Prawdopodobnie święty Tomasz z Akwinu jest uważany za jednego z pierwszych, który przedstawił dokładną definicję ekstensjonalną transcendentalności, twierdząc, że jest to coś, co przebiega lub przez wszystkie kategorie, które opisał Arystoteles, lub stanowi składową wszystkich kategorii Arystotelesa ze względu na swoją powszechność. Arystoteles wprawdzie, jak twierdzą komentatorzy, nie jest uważany za twórcę definicji transcendentalności w sensie właściwym, jednak zakłada pewną powszechność lub tak zwaną koekstensjonalność pojęć bytu i jedna, więc że pojęcie bytu lub jednego jest bardzo powszechne. Podobnie jak Duns Scot, średniowieczny filozof, który wskazywał na kilka stopni takiej transcendentalności, święty Tomasz wskazuje, że transcendentalność oznacza pewną transgatunkowość lub transrodzajowość. Coś, co jest tak powszechne, że wykracza poza rodzaj i gatunek. A więc, że pojęcie realności, proszę Państwa, jest transkategorialne. W traktatach logicznych XII wieku pojawia się pojęcie transkategorialności. Dopiero w XIII wieku pojawia się w traktatach metafizycznych pojęcie transcendentalności, a już upowszechnione zostało w XV i XVI wieku w szkole tak zwanej scholastyki odrodzeniowej na Półwyspie Iberyjskim. Więc w Salamance, w Alcali de Henares czy w Coimbrze. To, co Państwo widzą tu na diagramie, to są tak zwane próby zdefiniowania, prawda, kilku aspektów rozumienia transcendentalności. Mianowicie te tak zwane nomina transcendentalis, czyli coś, co określamy w filozofii jako jedno, dobro, piękno czy prawda,
można rozpatrywać w kontekście transcendentalności na kilku poziomach. Po pierwsze, na poziomie ontologicznym, po drugie logicznym i w końcu epistemologicznym. Na wszystkich z tych poziomach transcendentalia, o których powiedziałem tutaj, a więc czymś bardzo powszechnym, przekraczają jakiekolwiek definicje kategorialne. Przekraczają nawet wszystkie te kategorie i zagogi Porfiriusza, które tutaj wymieniłem, a więc wskazują na coś, co określamy w filozofii średniowiecznej jako communissima czy communissime, czyli coś najbardziej powszechnego i ogólnego. Cóż to takiego jest, proszę Państwa? To coś, co jest najbardziej powszechne. Coś, co możemy nazwać nawet w filozofii prima principium intellectus, czyli pierwszą zasadą intelektu. Mianowicie, proszę Państwa, jest to realność sama. Na tym polega właśnie transcendentalność. Wskazuje na pewną realność rzeczy. I z tej perspektywy jest możliwość jej poznawania. Musicie wiedzieć, drodzy Państwo, że w średniowieczu słowo realność nie oznacza materialność. W średniowieczu słowo realność nie oznacza też fizyczność. Miało zakres znacznie szerszy. Pojęcie realności odnosiło się również nawet do bytów aniołów i bytów duchowych. Dlatego dzisiaj inaczej interpretujemy te pojęcia, a inaczej interpretowali je na przykład scholastycy. Pojęcie realności miało bardzo szeroki zakres desygnatów. Nawet to, co przeżywa nasz, to, co jest aktem intelektu, czyli procesem myślowym mojego intelektu, czy też duszy, też jest realne, ale niematerialne, czy fizyczne. Niemniej jednak istnieje. Proszę Państwa, jeśli mówimy natomiast o pojęciach rzeczy, które posiadają odpowiednik w rzeczywistości, to istnieją też tak zwane pojęcia przedmiotowe, prawda, w intelekcie, czy pojęcia tak zwanej drugiej intencji intelektu. Czy istnieją takie byty, drodzy Państwo, pojęciowe, czysto myślne, które jednak nie posiadają odpowiednika w rzeczywistości realnej? Skoro intelekt jest zawsze realny i myśli realnością, to czy istnieją takie pojęcia w intelekcie, które nie mają odpowiednika w realności? Tak, istnieją takie pojęcia. Na przykład pojęcie chimery, albo centaura, lub Pegas i tym podobne. Tego rodzaju pojęcia nie wskazują na żadną rzecz pozapojęciową, na żadną rzecz w świecie realnym. A zatem jak to możliwe, że w ogóle istnieją w naszym intelekcie? Coś, co ma tułów węża, na przykład głowę kozicy z ogonem właśnie węża, czy tułowiem lwa, czy paszczą lwa. Jak to możliwe, że intelekt tworzy takie pojęcia, skoro nie ma ich w rzeczywistości realnej? Przynajmniej kiedy o nich mówimy, otóż tego rodzaju byty nazywamy właśnie bytami niemożliwymi lub bytami fikcyjnymi, entia impossibilia lub fictum. Są one aktem drugiej intencji intelektu, poznania duszy, a więc za pomocą tak zwanych denominacji zewnętrznych je poznajemy. Denominacje wewnętrzne służą do poznania rzeczy realnych, czyli tych, o których mówiłem, jako transcendentalne. Nie mają one istnienia nigdzie indziej, tylko w intelekcie, w trakcie odbywającego się poznania, więc nie mają żadnego odniesienia do realności. Stąd są bytami nie tylko czysto myślnymi, ale przede wszystkim bytami fikcyjnymi. Czym jest byt niemożliwy lub fikcyjny? Krótko mówiąc, jest bytem wewnętrznie sprzecznym. Proszę Państwa, dlaczego wspominam o tych bytach niemożliwych w tej chwili? Otóż filozofowie XVI i XVII wieku, m.in. Suarez, Domingo de Soto, Luis de Losada, Pedro da Fonseca, Jano Świętego Tomasza, Campton Carleton i wielu innych, jak Aradzia czy Klauberg, wszyscy oni wskazywali, że dzięki poznawaniu tych bytów, a więc bytów niemożliwych, można zbliżyć się do poznania Boga. Co więcej, można udowodnić jego istnienie. I to o wiele bardziej dokładny sposób niż za pomocą innych teorii fizycznych czy metafizycznych. Jest to możliwe zatem, znaczy jak to jest możliwe zatem, że tego rodzaju byt fikcyjny pojawia się w obszarze intelektu człowieka? Bo przecież, jak wskazałem Państwu, pojęcie takiego bytu wprawdzie istnieje w intelekcie lub nagle pojawia się w poznaniu, ale nie posiada żadnego odniesienia do jakiejkolwiek rzeczy, która istniałaby w realności fizycznej. Jak zatem możliwe jest, że tego rodzaju byt istnieje w intelekcie? Skąd pochodzi byt chimery, Pegas? Jak pojawia się w intelekcie, skoro jest niczym? Jest umbre entium, jak mówili średniowieczni scholastycy, jest cieniem bytu.
Ale przecież nie jest tym samym, co byt, prawda? Nie jest reprezentacją adekwatną żadnego realnego bytu. Skąd w intelekcie pojawia się zatem byt chimery? Wbrew wszelkim przypuszczeniom, proszę, drodzy Państwo, właśnie odpowiedź na to pytanie stanowi klucz. Jedną z tajemnic filozoficznych do zrozumienia prawidłowej i doskonałej metody dowodzenia istnienia Boga i zbliżenia się do metafizycznej granicy Jego poznawalności. Powiem więcej, byli i tacy filozofowie pośród scholastyków, którzy za pomocą tej koncepcji bytów niemożliwych, czyli bytów myślnych, udowadniali, że człowiek po śmierci nie wpada w nicość. Niektórzy z filozofów XVI i XVII wieku, zwłaszcza ze szkoły jezuitów, ale także franciszkanów i dominikanów, ale zwłaszcza jezuitów, uważali, że każda tak zwana zewnętrzna denominacja, każda zewnętrzna poznawalność, prawda, jest poznaniem tak zwanym ponadtranscendentalnym. Co to znaczy? To znaczy, że jest poznaniem czystego intelektu, czystej duszy, poznaniem na poziomie ponadrealnym. Tak jak zdefiniowałem tą, jak pamiętacie Państwo, transcendentalność. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy denominujemy, czy nazywamy byt niemożliwy, sprzeczny, czy czysto myślny, jak byt chimery, przyporządkowujemy mu cechy istotowe, na przykład, że jest jeden, złożony i tak dalej. Robimy to w obszarze tej oczywiście ponadtranscendentalności, czyli w intelekcie. Nie istnieje mimo tego jednak w rzeczywistości realnej. Arystoteles, już sam Platon w Państwie, paginacja boczna tego fragmentu to 480a, 488a, wspomina o tak zwanym bycie jeleniokozła, że istnieje byt jeleniokozła, byt chimery. Arystoteles w księdze piątej na przykład metafizyki mówi o tak zwanej fałszywej rzeczy, kiedy wspomina o tym bycie chimery, a w hermeneutyce we fragmencie 16a16 stwierdza, że termin jeleniokozła, ten byt chimery, zresztą podobnie jak każde inne pojęcie niemożliwe, nie istnieje w rzeczywistości fizycznej, ale jak na ironię posiada odniesienie intelektualne, jakieś znakowe, w sferze syntaktyczno-semantycznej, czy też semiotycznej. Proszę Państwa, teraz nie wchodząc już głębiej w tą ponadtranscendentalność, no dopowiem jeszcze tylko, że byli nawet tacy filozofowie, jak na przykład Winias, XVI-wieczny scholastyk odrodzeniowy, który mówił o czymś w rodzaju bytu przedmiotowej czystej nicości. I tak jak powiedziałem wcześniej, nazywał ją nicością lub niebytem, możliwym do poznania, a więc czymś ponad realnością, czymś, co nazywał ponadtranscendentalnością. Wiem, że to jest trudne do zrozumienia, ale te teorie niestety były tak skomplikowane. Inaczej się ich nie da wyłożyć, stosując te pojęcia. Teraz, drodzy Państwo, przedstawię może jeszcze taki diagram czterech poziomów abstrakcji. Proszę Państwa, istnieją w klasycznym ujęciu filozoficznym, a więc w średniowieczu zwłaszcza, trzy typy abstrakcji klasyczne, czyli fizyczna, matematyczna i metafizyczna. Dopiero w XVI wieku zaczęto dodawać czwarty poziom abstrakcji intelektualnej, nazywany logiczną. Co one oznaczają? No, proszę Państwa, fizyka czym zajmuje się fizyka? No jest to nauka, która traktuje o bycie ruchomym, tak zwanym ens mobile, prawda? A jeszcze zanim przedstawię te cztery poziomy abstrakcji intelektualnej, muszę wspomnieć, że przyjmowano też w średniowieczu, że te poziomy abstrakcji pogłębiają jakby zakres poznania w tym sensie, że doskonalsze poznanie człowieka ma miejsce tylko wtedy, kiedy oddalamy się od materii. Właśnie jak to mówili scholastycy, że to jest taki diversum secundum definitionis, drugi poziom dla rzeczy, prawda? A więc im bardziej człowiek jest oddalony w poznaniu od materii, tym doskonalsze jest jego poznanie. Jest bardziej trwałe. I teraz wracając do tych
poziomów czy stopni abstrakcji. Proszę Państwa, fizyka abstrahuje też w pewnym sensie, lecz jednak nie od bytu ruchomego. Zajmuje się bytem czy przedmiotem fizyki, który podlega zmianie. Fizyka wznosi się w abstrakcji, w tym pierwszym poziomie, jedynie ponad poziom bytów jednostkowych. Nie? Indywiduów, lecz nadal pozostaje w sferze materii zmysłowej. Matematyka z kolei, jej przedmiotem jest byt tak zwany kwantytatywny, a więc byt ilościowy, który bada się liczbowo. Przedmiotem takiego bytu właśnie, czy poznania są cechy czy bytu na sposób liczbowy. I w polu zastosowania abstrakcji matematycznej stosuje się metody także ilościowe. Nie? Jest to odrębny typ nauki. Jednak nadal pozostaje w sferze bytu materialnego, to znaczy porusza się za poziomem tych metod kwantytatywnych, jednak nigdy nie abstrahuje od bytu jako takiego. Nie? Natomiast metafizyka wznosi się na trzeci poziom abstrakcji i jej przedmiotem jest tak zwany ens qua ens, czy ens in quantum ens reale, czyli byt powszechny, czyli byt ogólny. Abstrahuje od wszystkiego, co jest w materii, od wszystkiego, co jest zmysłowe i w polu zastosowania metod badawczych metafizyki przedmiotem jej staje się byt najbardziej ogólny, wyabstrahowany tym tota sua latitudine, czyli w najbardziej szerokim aspekcie. Natomiast logika, to już w XVI wieku na przykład Sylwester Mauro, komentator włoski Arystotelesa, wspominał o tym, że biorąc pod uwagę, że Arystoteles wykluczył bezpośrednio byt jako prawdę z metafizyki w księdze 6, 9 i 11, tego rodzaju byty jak byty myślne czy fikcyjne, czy byty chimery właśnie, zakwalifikował jako przedmiot logiki, a więc jako coś szeroko rozumianego w logice. Tylko proszę nie mylić logiki współczesnej z tą logiką średniowieczną. Logika w średniowieczu miała nie tyle logiką była formalną, ale także logiką materialną. Czyli ona potrafiła zajmować się intencjonalnymi aktami naszego intelektu. I traktując te akty poznania intelektu jako przedmioty. Było to coś innego. Proszę Państwa, ściśle mówiąc, fizyka rozważa byt ruchomy, prawda? A przede wszystkim zmysłowy. Matematyka abstrahuje od tego, że jest to byt ruchomy i posiadający cechy bądź jakości zmysłowe, ale nie mówi o tym, czym byt jest. Czy jest biały, czy jest czarny, ciepły, czy zimny. Tym zajmuje się fizyka. Natomiast metafizyka rozważa byt w stopniu ponadnaturalnym, niematerialnym, czy ponadzmysłowy, mówiąc także o Bogu i bytach aniołów. I powiem Państwu jeszcze jedną taką rzecz, że wprowadzono w XVI wieku, ale to już taka ciekawostka, należy to do pewnych tajemnic filozoficznych, adeptów tej sztuki, prawda, że w historii filozofii byli tacy myśliciele, którzy wskazywali na jeszcze dwa inne, dodatkowe poziomy abstrakcji, poznania intelektualnego duszy, a więc wyższe porządki abstrakcji, gdzie łącznie było ich sześć. Ten kolejny, czyli piąty poziom abstrakcji ponad logiką, to jest tak, poziom tak zwanej superintencjonalności. Jest to poziom pierwszej intencjonalności inteligibilnej. Szósty poziom to drugi poziom intencjonalnej inteligibilności. Wiem, że to Państwu niewiele mówi, ale na tych poziomach zajmujemy się tak zwanymi przedmiotami czystego intelektu, a więc badamy niebyt bytów tych niemożliwych, czyli niebyt tych bytów chimery. Jak to możliwe, że coś takiego istnieje w intelekcie? I skąd się pojawia? Niektórzy uważali, że jeśli nie ma tego w rzeczywistości realnej, to skądś muszą pochodzić, czy przychodzić do ludzkiego intelektu. Twierdzono, że jeśli nie jest tego, nie tworzy tego czysty intelekt, bo skąd miałby tworzyć pojęcie chimery, jak nigdy nie widział chimery? Nigdy nie miał kontaktu z odpowiednikiem pojęciowym takiego bytu, to albo denominujemy, czy czerpiemy to z intelektu aniołów, albo z pomiędzy rzeczywistości Boga, a właśnie człowieka. Nazywali tę sferę właśnie
najwyższego poznania duszy sferą Ewum, czy coś takiego, czegoś w rodzaju pomniejszonej wieczności, w której istnieją anioły. Nawet takimi teoriami zajmowano się w scholastyce średniowiecznej, to znaczy dopiero później renesansowej, czyli tym wielkim rozkwicie filozofii chrześcijańskiego arystotelizmu, które miało miejsce za Pedro Martineza de Osmy, właśnie w scholastyce iberyjskiej. I ostatnia już rzecz. Proszę Państwa, tutaj jest taki diagram, który może niedokładnie widać, ale spróbuję to Państwu opisać. Ten na samym dole poziom to jest poziom rzeczywistości świata materialnego. Czyli tam jest sfera zmysłów. O ten. To jest taka zwana sfera świata ens physicum, czy bytów fizycznych. Tu żyjemy. Żyjemy w świecie rzeczywistości materialnej i w tej rzeczywistości poruszamy się, prawda, za pomocą zmysłów. Istnieje później tak zwany pierwszy poziom intencji intelektu, czyli wznosimy się wyżej w poznaniu. Jest to rzeczywistość realna intelektu. Mówi się, że jest to rzeczywistość tak zwanych bytów formalnych, czyli wszystkie pojęcia w intelekcie, które odpowiadają rzeczywistości świata na zewnątrz. Ale w jakim stopniu stają się już pojęciami poznania. Mówi się następnie, że istnieje kolejny poziom, tak zwana secunda intentio, czyli druga intencja intelektu, a więc wznosimy się jeszcze wyżej na poziom intelektualnego poznania bytów przedmiotowych. Czyli właśnie ens objectivum. Są to czyste formy poznawcze, intelektualno-duchowe, nie zawsze muszą posiadać odniesienie do realności. Mogą być to na przykład byt relacji, byt następnika, byt predykatu. I z kolei na tym poziomie wydawałoby się, że kończy się poznanie abstrakcyjne człowieka, czyli na poziomie tej drugiej intencji, bo istnieje albo pierwsza intencja realna, albo druga intencja przedmiotowa, czyli coś, co już jest w czystym intelekcie. I wydawałoby się, że na tym kończy się poznanie ludzkie. Czyli ta granica zaczyna się tutaj. Natomiast ci filozofowie, o których wspomniałem, twierdzili, że istnieje tak zwany poziom jeszcze wyższy, czyli ponad tej transcendentalności, a więc, że istnieje jeszcze coś w rodzaju trzeciej intencji w poznaniu, gdzie intelekt, przechodząc na wyższy poziom abstrakcji, jest w stanie interpretować wszystkie istoty czy rodzaje istot bytowych, a więc wszystkie umiejętnie rozróżniać, każdą z osobna, istotę każdego bytu. I to się dzieje prostym aktem jednego intelektu. Natomiast to, co tutaj zakreśliłem na czerwono, to jest ten poziom supertranscendentalności, czyli ponadtranscendentalności, a więc poziom już meta abstrakcji, o którym niektórzy filozofowie średniowiecza mówili, że nazywa się Ewum, czyli jest czystą wiecznością pomniejszoną, w której żyją anioły, ponieważ ponad tą rzeczywistością jest ten byt supra ens, czyli to, co jest źródłem wszelkiego istnienia i wszelkiej rzeczywistości stworzonej, a więc sam Bóg. Na ten poziom, gdzie istnieje Bóg, źródło wszystkich bytów, aktualnych, możliwych, duchowych, materialnych, fizycznych, czysto fikcyjnych, nawet czysto myślnych i czysto możliwych, tam, gdzie istnieje to źródło, nie da się po prostu już wejść dzięki poznaniu. Nawet temu metafizycznemu czy intelektualnemu duszy. Tam znajduje się ta granica po prostu poznawalności.